zostaje wybrany radny Piotr Łyża. Kto jest za przyjęciem takiej uchwały? Radny Tomasz Jezowski, radny Tomasz Wojciechowski, radna Magdalena Czapla, radna Barbara Pachura, radna Dagmara Aleksandrowicz, radna Alicja Gminiel, radna Lata Saj, radny Piotr Łyżwa, radny Władysław Troczak, radny Łukasz Fedorowicz, radny Tomasz Kacz, radny Marcin Rad, radny Rafał Januszkiewicz, radny Krzysztof Morzejko, radny Rafał Kuśmierek, radny Sebastian Runowicz, radny Krzysztof Molasy, radny Zbigniew Dragan, radny Jarosław Norczak, radny Ryszard Dźwinier i radny Leszek Staszewski. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przy 21 głosach za. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Bielany do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej zostaje wybrany radny Marcin Rad. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Radny Tomasz Jezowski, radny Tomasz Wojciechowski, radna Magdalena Czapla, radna Barbara Pachura, radna Dagmara Aleksandrowicz, radna Alicja Dźwinier, radna Barbara Saj, radny Piotr Łyżny, radny Krzysztof Troczak, radny Łukasz Fedorowicz, radny Tomasz Tkacz, radny Marcin Rad, radny Rafał Januszkiewicz, radny Krzysztof Morzejko, radny Rafał Kuśmierek, radny Sebastian Runowicz, radny Krzysztof Molasy, radny Zbigniew Dragan, radny Jarosław Florczak, radny Ryszard Dźwinier i radny Leszek Staszewski. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przy 21 głosach za. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Bielawy do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej zostaje wybrana radna Alicja Dźwinier. Kto jest za przyjęciem takiej uchwały? Radny Tomasz Jezowski, radny Tomasz Wojciechowski, radna Magdalena Czapla, radna Barbara Pachura, radna Dagmara Aleksandrowicz, radna Alicja Dźwinier, radna Barbara Saj, radny Piotr Łyżwa, radny Władysław Kroczak, radny Łukasz Fedorowicz, radny Tomasz Kacz, radny Marcin Rad, radny Rafał Januszkiewicz, radny Krzysztof Morzejko, radny Rafał Kuśmierek, radny Sebastian Runowicz, radny Krzysztof Molasy, radny Zbigniew Dragan, radny Jarosław Florczak, radny Ryszard Dźwinier, radny Leszek Staszewski. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przy 21 głosach za. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielany do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej zostaje wybrany radny Tomasz Wojciechowski. Kto jest za przyjęciem takiej uchwały? Radny Tomasz Jezowski, radny Tomasz Wojciechowski, radna Magdalena Czapla, radna Barbara Pachura, radna Dagmara Aleksandrowicz, radna Alicja Dźwinier, radna Barbara Saj, radny Piotr Łyżwa, radny Władysław Kroczak, radny Łukasz Fedorowicz, radny Tomasz Tkacz, radny Marcin Rad, radny Rafał Januszkiewicz, radny Krzysztof Morzejko, radny Rafał Kuśmierek, radny Sebastian Runowicz, radny Krzysztof Molasy, radny Zbigniew Dragan, radny Jarosław Florczak, radny Ryszard Dźwinier, radny Leszek Staszewski. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przy 21 głosach za. Przystępujemy do realizacji kolejnego projektu uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielany do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej zostaje wybrany radny Łukasz Fedorowicz. Kto jest za przyjęciem takiej uchwały? Radny Tomasz Jazowski, radny Tomasz Wojciechowski, radna Magdalena Czapla, radna Barbara Pachura, radna Dagmara Aleksandrowicz, radna Alicja Dźwinier, radna Beata Saj, radny Piotr Łyżwa, radny Władysław Kroczak, radny Łukasz Fedorowicz, radny Tomasz Tkacz, radny Marcin Rad, radny Rafał Januszkiewicz, radny Krzysztof Morzejko, radny Rafał Kuśmierek, radny Sebastian Runowicz, radny Krzysztof Molasy, radny Zbigniew Dragan, radny Jarosław Florczak, radny Ryszard Dźwinier i radny Leszek Staszewski. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przy 21 głosach za. Przystępujemy do realizacji kolejnej uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy. Do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej zostaje wybrany radny Tomasz Tkacz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Radny Tomasz Jazowski, radny Tomasz Wojciechowski, radna Magdalena Czapla, radna Barbara Pakura, radna Dagmara Aleksandrowicz, radna Alicja Dziniew, radna Beata Saj, radny Piotr Gruszwa, radny Władysław Kroczak, radny Łukasz Fedorowicz, radny Tomasz Tkacz, radny Marcin Rak, radny Rafał Januszkiewicz, radny Krzysztof Morzejko, radny Rafał Kuśmierek, radny Sebastian Lunowicz, radny Krzysztof Molasy, radny Zbigniew Dragan, radny Jarosław Florczak, radny Ryszard Dziniew i radny Leszek Staszewski. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przy 21 głosach za. Przystępujemy do realizacji kolejnego projektu uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Promocji Miasta Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej zostaje wybrany radny Tomasz Jazowski. Kto jest za przyjęciem uchwały? Radny Tomasz Jazowski, radny Tomasz Wojciechowski, radna Magdalena Czapla, radna Barbara Pachura, radna Dagmara Aleksandrowicz, radna Alicja Winier, radna Beata Saj, radny Piotr Gruźba, radny Władysław Kroczak, radny Łukasz Fedorowicz, radny Tomasz Tkacz, radny Marcin Rak, radny Rafał Januszkiewicz, radny Krzysztof Morzejko, radny Rafał Kuśmierek, radny Sebastian Brunowicz, radny Krzysztof Molasy, radny Zbigniew Dragan, radny Jarosław Florczak, radny Ryszard Dziwiniel i radny Leszek Staszewski. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przy 21 głosach za. Wysoka Rado, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad w punkcie 6. Przechodzimy do punktu 7. Informacje bieżące. Jeśli ktoś z Państwa radnych też będzie miał życzenie jeszcze zabrać w jakiejkolwiek sprawie głos, to bardzo proszę. Z mojej strony, a właściwie to też ze strony pani Lidii Kozłowskiej szczególnie, prośba o złożenie jak najprędzej oświadczenia podatkowego, ponieważ jest to potrzebne do wykonania przelewu diet radnych. Proszę bardzo, może jeszcze sekundkę. I też jest prośba ze strony pani Litki, żeby zgłosić w biurze rady zakład pracy, w którym radny jest zatrudniony. Nie dotyczy własnych firm. Proszę, by to uzupełnić pani Litki. Bardzo proszę, pani Barbara Pachura. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado i Panie Burmistrzu, jest taka prośba mieszkańców Górny Bielawy, czy byłaby taka możliwość, żeby udekorować świątecznie również Górną Bielawę powyżej Placu Kościelnego, żeby ta Bielawa też poczuła, ci mieszkańcy poczuli, że też są z nami i tam też nigdy nie były wieszane flagi, żeby po prostu brać już pod uwagę. Przyjmuję do rozpracowania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Jarosław Kluczek. Szanowni Państwo, moja informacja. Przynoście Państwo takiej książeczki Profilaktyka z rozwiązywania problemów alkoholowych w zadaniu własnej gminy. Jest list, pismo skierowane do nas. ETOH, Fundacja Rozwoju Praktyki Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, realizuje zadanie powierzone jej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Ma przyjemność przekazać Państwu bezpłatnie książkę Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu uczciwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy zajmowanie się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. To ważny i znaczący temat wpisujący się w politykę społeczną, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo. Pełniąc funkcję radnego poprzez głosowanie nad uchwałami z tego obszaru, macie Państwo znaczący i realny wpływ na to, jak Wasze gminy i miasta będą
ograniczały dostęp do alkoholu, czy w gminie będzie zapewniony dostęp do profesjonalnego leczenia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czy będą realizowane programy pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej, czy dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w skutecznych programach profilaktycznych chroniących ich przed zachowaniami ryzykownymi i czy dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym otrzymają pomoc socjoterapeutyczną. Tylko niektóre z zadań należących do obszaru profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji pomoże lepiej zrozumieć obszar problemów alkoholowych i potrzebę podejmowania skutecznych działań w tym zakresie. Do tego, Szanowni Państwo, jest dołączona ankieta ewaluacyjna w ilości 2 sztuki. Po zeskanowaniu prześlemy tą ankietę na Państwa tablety, które już otrzymaliście. Ewentualnie ankietę ewaluacyjną można również można do niej dotrzeć przez stronę internetową www.etoeh.edu.pl i tam bezpośrednio już skorzystając z tabletów bezpośrednio wypełnić i przesłać do tego stowarzyszenia, do tej fundacji przed nasz. Tak więc to są sprawy informacyjne bieżące również na Państwa skrzynki mailowe. Otrzymacie Państwo projekt planu pracy Rady na rok 2019. W związku z tym prosimy ewentualnie jakieś sugestie dotyczące tak, żebyśmy mogli w 2000, jeszcze w grudniu przyjąć plan pracy i żeby też komisje mogły się jakby odnieść do tego planu pracy na rok 2019. Dziękuję. Z mojej strony jeszcze jedna prośba. Po zakończeniu obrad proszę o pozostanie klubu ponad podziałami i innowacyjna wiara. W związku ze zrealizowaniem wszystkich naszego dzisiejszego porządku dziennego zamykam sesję Rady Miejskiej Bielany. Dziękuję bardzo.